w jednej z książek czeskiego księdza Tomasza Halika znalazłem kiedyś opowiadanie o młodym żydowskim chłopcu, który postanowił udać się do rabinackiej szkoły wbrew woli ojca, bogatego kupca. Kiedy wrócił na wakacje po roku nauki, ojciec z ironią w głosu zapytał go: no i jak, mój synu, czego się nauczyłeś? Wtedy syn odpowiedział, że Pan, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem. Zdenerwowany ojciec chwycił za ramię jednego ze swoich pomocników i zapytał go: Izaaku, czy ty wiesz, że nasz Bóg jest jedynym Bogiem? Izaak odpowiedział: oczywiście. Wtedy poirytowany syn prawie że wykrzyczał: on wie, że o tym słyszał, ale czy się tego nauczył? Wszyscy słyszeliśmy o Bożym miłosierdziu. Pytanie, czy się tego nauczyliśmy? Pytanie, czy Boże miłosierdzie stało się treścią w naszym życiu? Warto się nauczyć w czasie nowenny do Bożego miłosierdzia, w czasie święta Bożego miłosierdzia, najpierw tego, że Bóg jest miłosierny, że się nam objawia w miłosierdziu względem każdego człowieka, bez wyjątku, że można go rozpoznać w jego gestach miłości, w tych gestach, które nam zostawił Jezus, w głosie, które wypowiada imię Marii Magdaleny, wtedy, kiedy Tomaszowi pokazuje swoje rany, albo kiedy łamie chleb i otwiera oczy uczniom z Emaus. Nauczyć się Boga, który jest miłosierny, rozważyć te gesty, w których pokazuje tą miłosierną miłość. Potem trzeba nauczyć się miłosierdzia, które nam jest dane, którego my doświadczamy. Takiego miłosierdzia, które składa nas na nowo, do nowego życia. Warto może w tym czasie nowenny pomyśleć o tych momentach w życiu, kiedy zostaliśmy przez Boga tą miłością dotknięci. Może w sakramencie pokuty i pojednania, może wtedy, kiedy żałowaliśmy za nasze grzechy, może teraz w czasie epidemii, robiąc akt żalu doskonałego. Dotknięcie Boga, w którym czuję, że On mnie naprawdę kocha, że chce mi dać nowe życie, nową wspólnotę z Nim. I w końcu trzeba się nauczyć rozdawać Boże miłosierdzie każdemu człowiekowi, nawet tym, z którymi nie jest nam po drodze. Może takiemu, którego nie lubię. Może takiemu, który mi nigdy za to nie odda, nie odwdzięczy się, nie wyrazi nawet tej wdzięczności. Ta miłosierna miłość Boga, albo inaczej miłość w stylu Jezusa Chrystusa, nie jest prosta. Wymaga od nas tego, byśmy codziennie robili małe kroki w tej szkole Bożego miłosierdzia. Ważne, żebyśmy kiedyś, może w tą najbliższą niedzielę miłosierdzia Bożego, może w którąś z kolejnych, mogli powiedzieć jak ten chłopiec z opowiadania: nie tylko o miłosierdziu słyszałem, ale się miłosierdzia nauczyłem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.